Ho, ho, ho! Ja jestem Mateniu i witam w kolejnym odcinku z gry Surgeon Simulator. Jak oglądaliście ostatni, to wiecie, że Robercik nam deadnął, jak mu nereczki wycinaliśmy, więc postanowiłem, że zostawimy go na razie w spokoju i weźmiemy się za Januszka. No i bierzemy się za Januszka, tak? No. Dobra, musimy przeprowadzić Uber przeszczep serca. Jak... jesteście w stanie się domyślić, Januszek ma 13 lat? O Jezus Maria, jak... Januszek? Ale dlaczego moja ręka już utknęła w twoich żebrach? Januszek! Puść mi rękę! Januszek, ja wiem, że może jesteś głodny podczas tej śpiączki, ale... Januszka pojebało. Januszek! Zostałem zmuszony do powtórzenia misji, no bo kurde, Januszek jakiś powalony chciał mi żebrami rękę zjeść. Niezły jest. Tak jak wspominałem, może się nie spodziewacie, ale Januszek ma tylko 13 lat. No jego postura nie... nie powiedziałbym, że ma 13 lat. Kurde, patrzę, akta, nie, on 13 lat. No dobra, rodzice mi pozwolili na rozebranie jego żeber tym kluczem. Czytałem, że to całkiem humanitarny sposób i w ogóle zdrowy, dobre nakrążenie. Nic się mu nie stanie najprawdopodobniej, no bo nie robię żadnych dziwnych ruchów, prawda? No przecież takie rzeczy to są na porządku dziennym. I no, ale nie tutaj, Januszku. Widzę, że ty tam sobie słodko śpi. Patrzcie, jaka buzia. To jest taka twarz widza. Nieskalana mądrością, intelektem. Taka, taki typowy Januszek. Tak, Januszku, num, 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 num. Oczywiście sobie żartuję, bo wszystkich was lofciam. Teraz wyjmiemy sobie płuca. Fioletowe płuca, no takie są. Januszek takie ma i nie ma co się śmiać. Każdy ma płuca jakie ma. Każdy orze jak może. A on orze z fioletowymi płucami. Dobra, co to jest? Nie wiem. Co to jest za gówno? Nie wiem, co to jest. Niepotrzebne w każdym bądź razie. Dobra. Mamy tutaj płuco. Serce. Co? Kurde, mamy serce. Musimy je wyciąć, tak? I te kombinerki myślę, że będą najlepszym. Oj, kombinereczki. Gdzie wy mi tu uciekacie? Kombinereczki. O, pięknie. Dobra, weźmy tego Einsteina stąd. Zabierzmy. I siup, siup, dziup, 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 dziup. Rachu, ciachu i po strachu. Pięknie, no. Profesjonalista, tak? No, tniże te serce. Jeszcze tutaj parę ci zostało. Mati! Dobrze. Serce poszło w piździet. Dobra. Z tego co się orientuję, to nie jest taki prosty przeszczep, prawda? Mamy to serducho. I musimy... Co? No nie! Tutaj był taki przedmiot i jego potrzeba użyć. A ja go zrzuciłem. Geniusz! O, to ten gówniakowy przedmiot, o to. Muszę go gdzieś tutaj położyć, żeby mi nie spadł. Żeby miał go tutaj zawsze pod ręką. O, tutaj będziesz leżał. Da się go stąd zabrać? Ja pierdolę, no debil! Parę rzeczy trzeba zmienić w trybie twojego życia. Dobra, najpierw trzeba wszystkie żebra wyjąć, żebyś mógł zadowalać się sam. If you know what I mean. Bo, no Januszek, no, ni to mądry, ni to ładny, raczej przystojny, dziewczyny szybko nie znajdzie. Więc musi sobie sam żyć bez żeber, da radę chłopak. To jest, rzekłbym, kurewsko ciężkie, ludzie. Ale było blisko, ten ruch był całkiem, całkiem dobry. O, nie, jednak nie mam za śliskie ręce w krwi. Dobrze, mamy wciąż czas, Januszek nie jest taki, kurde, tutaj martwy, aż tak. Januszku, poczekaj, bo ja mam... O, tak. Szybko, zanim się zamknie. Dobra. Uber serce. No to jak Uber serce, to proponuję Uber w pizdu, czyli weźmy to. Włóżmy do niego. Pięknie. I bierzemy ten przedmiot specjalistyczny, żeby nasze serce, a raczej serce Januszka, było w 100% tutaj. O. Tak? Tak.
Pięknie, no super, wygląda jakby to był taki generał z czapką. Wyżej, wyżej. O, o, o nie, 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 nie trafiliśmy. O, teraz, teraz, Januszku, żyj! Wunderbar! Udało się? Udało się? No, i co teraz? Może teraz mamy to zabrać? Spróbujmy to wyciągnąć w takim razie z serca. Może to jest... Dobra, ciąg to! Na wszystkie możliwe sposoby trzeba to wyjąć. Dobra, jep. No, profesjonalne, kurde. Tak się właśnie żebra tutaj wyjmuje. Jep, jedno po drugim, nie jakąś siekierą, kurde. To jest prawdziwy przedmiot. To jest to, co, na co lekarze czekali tyle lat. To jest lekarstwo na raka. To jest szczepionka na AIDS. To jest wszystko. I już jest na ziemi. Dobra, to nie chcę tutaj wejść. Jakby nie patrzeć, jakby nie próbować, to nie chcę tutaj wejść. Było w lodówce jeszcze jedno serce. Użyjmy tamtego, jeżeli nie, w takim razie, no, następną osobą do golenia, że tak powiem, właśnie będzie Januszek, którego ja nie będę chciał już leczyć. Dobra. To jest trudniejsze niż... napad na bank. To jest trudniejsze niż zrozumienie dziewczyny, ale jednak się udało. Jednak się udało, ale jak się zamknie, wszystko będzie stracone. Jednak nie, umiem już otwierać. Bo moja ręka ma troszkę downa, ale lecimy. Bierz to serce. Wkładaj je powoli. Poszło. Znajdź defibrylator akceleracyjny mocy. Czek. Wpizdnij go tu. To gówno tu nie chce wejść. Teraz musi, teraz jest idealnie. No pierdolę to! Okej, ludzie, to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja dostałem raka, więc następna operacja najprawdopodobniej będzie na mnie. I w sumie to tyle. Cześć, ludzie.